Dzień dobry, witam was w tym ostatnim przy... Za słowo naraz połączyłem. Witam was w ostatnim odcinku tej wspaniałej przygody. Więc lecimy. Noc myśliwego. Sąsiad jest wielkim miłośnikiem łowiectwa. Tych skurwysynów nie trawię. Zdobył już wiele nagród za upolowane zwierzęta. No i oczywiście jednym z tych trofeów... Jest z tych trofeów bardzo dumny. Ja czytam jak dziecko w podstawówce, których nienawidziłem. W sensie, kojarzycie jak ktoś się w podstawówce zacinał, kiedy kazali wam czytać grupami? Także jeden, drugi po kolei. I wy chcieliście już przeczytać, bo umiecie ładnie czytać, a ten zjeb się zacina? No to właśnie teraz czytam jak on. No i jest oczywiście z tych trofeów bardzo dumny. Czyści je i poleruje, ćmiąc przy tym fajkę, słuchając łowieckich pieśni. Ach, stare dobre czasy, da się? Przyszłość rysuje się jednak w ciemnych barwach. Woody wkracza do akcji. Ale przez stery wyjebałem. No dobra, po prostu zaczynamy. Ostatni odcinek. Zobaczymy, ile razy się dzisiaj wypierdolę. Dobra, lecimy. Najpierw sobie posprawdzamy wszystko. Co tu mogę jeszcze kliknąć? Dużo rzeczy mogę kliknąć. Porwałem mysz! Gdzie on będzie szedł? Bo ja nie wiem, gdzie mam zapierdalać. Tu nie ma psa? Nie ma psa. On idzie tu. Mam korki do dubeltówki na pewno. To nic nie mam. Na górze mam psa. Na górze mogę kliknąć tylko tu. Tu mam tyle rzeczy do kliknięcia, ja pierdolę. To zasuwamy. Tu trzeba naklikać, no. Bierzemy wszystko po kolei. Trochę niezręcznie, ale przyjrzyjmy sobie, co już mamy. Kulki. Pasta do butów, super clay, gwóźdź, mysz, mam error, kabel, solidny korek, który można coś zakorkować, amunicja, poduszka, pierdziuszka. No dobrze. Trzeba tego dobrze użyć. Zaczniemy tutaj chyba. Mogę tu coś zakorkować? Nie mogę zakorkować? Poduszka? Poduszka zatem. No dobrze. Nie traćmy za tym czasu. Wydaje mi się, że mogę tu coś zakleić.
A mysz wsadzić? Pięknie. Teraz idzie z fajką. Jeszcze coś znalazłem. Proch strzelniczy. Dobrze. Nie spierdalaj! Zdążyłem spierdolić. Okej. To było mega głupie. Ale tu chyba już wszystko pozostawialiśmy. Jakiś flet w ogóle, kurwa. Zajebiste. Psi gwizdek. Czemu wcześniej nie miałem takiego narzędzia ratunku? Aha, i wtedy będę mógł nabić prochem strzelniczym. Nie spierdalaj! Dobra, wyłóżmy tu co mamy. Mhm, no dobra. Będę musiał zrobić to później. Ma to sens. Na chuj mi amunicja w takim razie. Kabla użyjemy. Z czym ja mogę użyć tego? Ja nie wiem. Z czym ja mogę użyć amunicji? No nie mogę załadować spluwy. Nie, dobra, mogę załadować spluwę i mogę ją jeszcze zakorkować. Dobra, wyjęło się na głupi ryj. To pójdzie szybko. Ostatni odcinek pójdzie zajebiście sprawnie. Oprócz tego pierwszego wypierdolenia się. Okej, idzie czyścić. Obserwujmy sobie go trochę. Pięknie. Teraz odłoży. Dobra, co zrobić się muś? Bo ja muszę wiedzieć, gdzie ty idziesz. Idziesz na górę. Znaczy do fajki. Świetny pomysł. Tak zrób. Spierdalamy na dół. I to już wszystko, czego mogliśmy użyć.
Okej, gramofon przebity. Zapal sobie. Rozsadzi mury! A jednak nie. No i tak śmiesznie. Pięknie. Ostatnie żarty są robione w tej chwili. Ile razy on powinien dostać już zawału przez ten prąd? Ja pierdolę. No i wyjebał mu łeb. Pięknie. I tym oto pięknym, wystrzałowym akcentem niczym Planeta Faktów porównaniem kończymy ten odcinek i razem z tym całą serię. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co z gier mobilnych chcielibyście u mnie zobaczyć. Na pewno co najmniej to sprawdzę. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!